Witajcie. Dziś był dzień gospodarczy. Te wszystkie donice, które tu widzicie, były wyszorowane, umyte. Kastry również. No kilkaset sztuk. Było trochę pracy. Ale już są przygotowane do kolejnego sezonu. Donice, podstawki ogarnięte. A teraz zapraszam do ogrodu na spacer. Pokażę Wam, co się zmieniło od ostatniego spaceru. Trawy bardzo ładnie startują już. Po przesadzeniu wszystkie trzy widać, ładnie się przyjęły, już zebra zaczyna się ładnie wybarwiać. Ona od razu jak rośnie ma zwykły pasek jak każdy miskant, a później z czasem dostaje ładne wybarwienia zeberki. Kwitnie moja brugmansja żółta pachnąca. Jest to pierwsze kwitnienie, więc nie jest zbyt obfite, ale jak widzicie bananków ma sporo. Tam z tyłu kilka kwiatów już przekwitło, kilka się otwiera. No pierwsze, ale za to bardzo szybkie. Jeszcze nigdy brugmansja mi nie kwitła 20 któregoś maja. Dobrze, jak widzicie na tarasie już też część roślin jest wystawiona. Kalla etiopska. Tu są eukomisy w doniczce. Ten jest bardzo ładny. Trochę drobnych roślin. W uprawie hydro kolokazje. No, przypalone liście od słońca. Wystawiłem na południowej ścianie na pełnej patelni. No, trudno zrzucić te liście przypalone. Wypuści świeże. Tutaj ten już liść się ogarnął. Bardzo ładny. Papirus variegata. Również się przyjął. Zaczął wzrost. To prezent od Kasi. Czosnki kończą już kwitnienie. Bardzo obficie zaczęła, znaczy bardzo obficie, no zdecydowanie więcej niż wcześniej, bo ona już kwitnie w tym roku drugi raz. Zaczęła kwitnąć cytryna. To już jest jej drugie kwitnienie. Ma zawiązanych kilka owoców. Zobaczymy, cytryna jest w gruncie. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Będę ją jesienią wykopywał. Zawciągi. Bardzo ładnie kwitną. Tutaj ten zawciąg postanowił być biały. Zmienił sobie kolor z różowego na biały. A bardzo ładnie jak co roku kwitnie orlik. Złotnica żółta. Już pokazywałem na grupie FB. Pierwszy raz mi zakwitła po dwóch latach, ponad dwóch latach. Bardzo ładna roślinka. Za moment będzie kwitła peonia. Zakwitł aster alpejski. Również po dwóch latach czekania. Tutaj z tyłu, zobaczcie, ładnie się zagęściły perowskie. Były takie skromne w momencie zakupu. No tak to jest z zakupami internetowymi. Kupujemy bardzo małe sezonki. Później trzeba długo czekać, aż urosną. Ale bardzo ładnie się w tym roku zagęściły. Tutaj w gruncie są już jedna i druga, dwie siewki tegoroczne kan. Mówiłem Wam już wcześniej, że w tym roku tylko dwie siewki, niestety. Ale mam nadzieję, że będzie z nich coś fajnego. W gruncie pięknie się wybarwia kanna Thai Rainbow. Te liście szterniowe są takie byle jakie jeszcze trochę. Ale już te gruntowe są przepiękne. Również w gruncie jest uzyskana Bird of Paradise. Posadziłem ją dzisiaj. Zobaczymy, jak sobie poradzi w gruncie. I idziemy dalej. Drobna zmiana na rabacie kaktusowej. A mianowicie w tym miejscu, gdzie widzicie teraz te trzy małe agawy, agawiątka takie maleńkie, rosła juka karolińska. Juka poszła na inną rabatę, a tutaj będą już od teraz agawy. Grządka kannowa. Jak sobie
jak sobie radzą kanny. No będę musiał wejść tam głębiej, żeby wam pokazać. Ale widać, przyrosty generalnie widać. Zobaczcie. Świeży listek to jest przyrost. Około 2 tygodnie temu kanny były posadzone do gruntu. I tutaj już po jednym listku, tym ładnym, takim żółciutkim, to jest przyrost. Tutaj może nie tyle, chociaż listek też puściła, ale również puszcza nowe stożki wzrostu. O, tutaj też widzimy, nowy stożek wzrostu już wyskakuje obok i tam kolejny. Także dzieje się, mimo tego, że noce są chłodne. No słuchajcie, dzisiaj było rano o 4 z minutami, bo oczywiście obudził mnie kot, ma taki zwyczaj budzenia mnie 4 tam z minutami właśnie, między 4.15 a 4.30. Spojrzałem na termometr, było 2,7 stopnia. No to jest po prostu paranoja. Miało być 6, uważałem, że będzie chłodno, a było jeszcze gorzej, było 2,7 dosłownie. A zobaczcie, będzie mi kwitła kalla, czerwona, czerwoniutka, już idzie piękny kwiat. To jest właśnie efekt wcześniejszego podpędzania roślin. Możemy uzyskać wczesne kwitnienia. Dalej kanny, patrzcie, to również te żółciutkie liście, takie bardzo żółte, to są przyrosty już tutaj w gruncie. Również durban, tutaj obok, to takie ładnie wybarwione liście, to czyste, to są gruntowe. Także rosną, nie ma tutaj szału w tym wzroście. O, zobaczcie, ile ma Kleopatra tych maluszków obok. Te maluszki są tutaj już też wypuszczone w gruncie. Pokażę wam jeszcze tutaj na przykładzie Rainbowa, Thai Rainbow. Tutaj akurat ten egzemplarz nie przyrósł jakoś specjalnie dużo, dopiero kluje liścia, ale za to puścił 2 stożki wzrostu. Także dzieje się. Dzieje się, rosną. Rosną roślinki, radzą sobie z tą chłodną wiosną. W międzyczasie już dokończyłem nasadzenia, pouzupełniałem jakieś tam braki jeszcze drobne, eukomisy podosadzałem, tu kaliandra w gruncie, musa czarny heniek. Zobaczcie, jaki jest piękny tetrapanax. On już ma w tej chwili około 1,5 metra wzrostu. O, już zaczyna kluć i to najważniejsze, zaczyna kluć te wielkie liściory. O, to jeszcze nie jest jego wielki liścior. W porównaniu do dłoni, no to na razie jeszcze jest maleńki. Ten liścior będzie 3 razy taki. Robi robotę na grządce. Na pewno będzie świetnie egzotycznie wyglądał. Musa balbisiana. Zimowała na sucho w ogrodzie zimowym. Już kluje liścia. Kępa basioków. Muszę wam pokazać gunerę. Zobaczcie, gunera u mnie zakwitła w tym roku pierwszy raz. Zobaczcie, jakiego kwiaciora wypuściła. Ponad metr. Czekałem i się doczekałem. Gunera się prezentuje bardzo ładnie. Dziwaczki. Bardzo ładnie wystartowały, są już duże, natomiast nie widzę jeszcze pąków kwiatowych. No jeszcze troszkę trzeba będzie poczekać. Rdes persicaria, no wystartował, również bardzo ładną kępę stworzył, bardzo ładnie się prezentuje. Pokażę wam jeszcze Arundodonax. Tutaj mam Stuttgarty, które już pokazywałem w poprzednim filmie, a tutaj jest Arundodonax. Arundo puścił w tej chwili raz, dwa, 3 stożki wzrostu. No szału nie ma, nie jest to demon wzrostu, ale zawsze więcej niż tamtym roku, bo miał 2. Także w tym roku na razie ma 3. Mam nadzieję, że jeszcze do tego dobuduję troszeczkę. Gigantea wypuściła już jednego liścia, ciśnie drugiego. Stare oczywiście, przypalone słońcem do odrzucenia. Małe relasy również cisną kolejne liście. Zobaczcie, jak tułacz się rozniósł po działce. Cały fragment, no, na metrze kwadratowym powiedzmy, jest tułacz. Nawet wlazł mi tutaj w kannę. On ma tak cienkie kłącza, że przy przekopywaniu ziemi nawet nie zwróciłem uwagi, że jest tak blisko kanny, bo posadziłbym tę kannę troszkę dalej, no ale trudno, już teraz nie będę jej przesadzał. A propos tułacza, on jest bardzo ładny, jak widzicie, takie liście z wariegatą. Bardzo ładnie na rabacie się prezentuje, pod warunkiem, że nie ma go za dużo, no bo jest bardzo ekspansywny. Kolejne kanny.
swoim tempie sobie wolno porosną. Kalidora. Kalidora już ciśnie w gruncie nowy liść. Także jest fajnie. Miałem z nią kłopoty do tej pory. W gruncie niespecjalnie się dobrze spisywała w tym roku. Zastanawiałem się, czy dać ją do gruntu. Dałem. No i jak widać, na razie nie żałuję. Ruszyła. Wiktoria od Mariusza Czarnego Henka. Trochę ją tam chyba ślimory pogryzły. No i grządka palmowa. One jak zwykle pięknie się prezentują. Mógłbym o nich kręcić film za filmem, ale nie chcę Was zanudzać. No zobaczcie, jakie przepiękne są. Podobnie tutaj. Przepiękna palma, wilczomlecz rozrósł się, aż nie spodziewałem się, że tak się rozrośnie. Karłatka również bardzo ładnie przyrasta, zobaczcie, cały ten wierzch to jest wszystko nowiutkie liście. Drobna zmiana, wykopałem Yucca filifiere, ona rosła tutaj, ale nie wiem, czy miejsce, czy zima nie radziła sobie. Dostała grzyba, jak widać zresztą, ma sporo plamek, już była pryskana na grzyba. Dolne liście wszystkie obciąłem, bo były w tragicznym stanie. No i jest teraz na rekonwalescencji. Będzie sobie stała tu w donicy na tej rabacie. No i w tym roku na zimę będzie schowana do garażu prawdopodobnie. Zakwitł również liliowiec Dumontieri. On zawsze kwitnie pierwszy. Bardzo go lubię. Prosty, żółty. Ale ma masę pąków, kwitnie właściwie bez przerwy. Jak pamiętamy, liliowiec ma kwiaty tylko jeden dzień, ale ma ich tak dużo, że kwitnie kilka tygodni, potrafi kwitnąć bez przerwy. Pozostałe liliowce na razie jeszcze nie tworzą pąków kwiatowych. No, przyjdzie czas, będą tworzyć. Hosty wszystkie już wystartowały. Podpowiedzcie mi, ta niebieska hosta to jest taka mała odmiana, czy ona po prostu kiepsko u mnie rośnie? Jest już u mnie chyba trzeci rok albo czwarty rok. Te wszystkie hosty są, to jest jeden rocznik, kupowałem je w jednym czasie. Wszystkie są piękne i duże, a ta jedna jest taka mała. Zaczynam przypuszczać, że ona może być jakaś karłowata po prostu. A ja oczekuję od niej, że będzie mi rosła. Dziurawka przesadzana, taka biedna, ale zakwitła. No i kwitnące obrazki włoskie. One już powolutku odrzucają liście, co widać. O, są liście. Tutaj już całkowicie roślinka zamarła. Już też kończą kwitnienie. Arizeny trójlistkowe. Tutaj obok arizemy amurskie, ale amurskie jeszcze kwitną. O, tutaj już mamy jeszcze kwiat. Piękny pasiaczek. Teraz zobaczcie, to jest mój hibiskus bagienny. Za radą jednego z widzów zrobiłem mu szklarenkę. I to jest bardzo fajny pomysł. One bardzo późno startują. U mnie wystartowały, no nie wiem, 20 maja. Jakoś tak w okolicach pokazały się kiełki. No i żeby przyspieszyć ich wzrost, a co za tym idzie kwitnienie, bo one kwitną też bardzo późno, bo dopiero w sierpniu. Więc każdy dzień na wagę złota. Któryś z widzów podpowiedział mi, żeby założyć mu szklarenkę. No i dostały. Przezroczyste wiadereczko, mają szklarynkę, mam nadzieję, że to przyspieszy, choć o parę dni kwitnienie. No i końcówka tej grządki. Liliowce jeszcze oczywiście nie mają pąków, one są również późniejsze. Kolejne kwitnące żurawki gdzieś wyskakują. One były wszystkie przesadzane, więc nie będą kwitły i rosły zbyt obficie, no muszą swoje odchorować, ale jak widać, tutaj ta żurawka też już ma masę pąków. Jeszcze w donicy jochroma fioletowa. Mam nadzieję, że lada moment zakwitnie. Ona już kwitła w momencie, gdy ją wystawiłem z garażu. Miała kilka kwiatów. A teraz mam nadzieję, że zakwitnie w miarę szybko. Pokażę Wam jeszcze na koniec szafirową burzę.
Szafirowa burza ładnie podjęła wzrost, już jest cała zazieleniona. Żeby się tak mocno nie powyciągała, bo zobaczcie, pędy ma już takie. Tutaj jest nasada pędu, tu jest koniec. No powiedzmy te 30 parę centymetrów. Prawdopodobnie będę je tu przycinał. Jutro pewnie przytnę w całości to drzewko. Już na tych przyciętych pędach kolejne będą kwiatowe. Nie chcę, żeby mi się tak zwieszały strasznie te pędy. Wolę, żeby roślina była troszkę niższa, żeby miała bardziej obfite kwitnienie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.